Cześć, 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 z tej strony Maja i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj mamy taki vlogmas, że on jest trochę nietypowy, bo przed kawaliadą właśnie chciałam nagrać taki vlogmas, że po prostu otwieram kalendarze i jeszcze w tym odcinku nie będzie koni, za to będzie gra, taka jeździecka. Że będę szukać produktów, po prostu tych, których sobie już zakupiłam i będę miała na to tylko 4 minuty. One będą porozkładane, a ja będę miała zasłonięte oczy i w ciągu tych 4 minut będę musiała te produkty znaleźć, ale dokładnie te, które będą wylosowane. I po prostu zaraz do tego etapu przejdziemy, tylko najpierw sobie jeszcze na szybciutko otworzymy dziesiątkę, bo to jest vlogmas dziesiąty, więc otwieramy. Jak zwykle nie mogę otworzyć tego kalendarza, bo w ogóle ja to mam tak, że jedno okienko otwieram, żeby się w tą stronę otwierało, a drugie mam, żeby się otwierało w tą. I tak nie posegregowałam tego, żebym tylko otworzyła, nie? Bo to jest tak trudno otwierać, że nie wiem, może ktoś ma lepszy model tego kalendarzu, ale mój jest taki, o, nawet folia się już rozrywała, ale najważniejsze, że czekoladka jest cała i zdrowa i to jest, obstawiam, że to jest choinka, bo to jest taki ten i tu ma nawet korzeń spod spodu, więc obstawiam, że to jest choinka i tak, jest piękna choinka z pięknymi wąskami. Nie wiem, czy tu widać moją twarz? Super. Gryz na spróbowanie. I teraz proszę o stop. Tak na szybko tylko ten. Okej. Ta czekoladka jest całkiem dobra. Tylko coś mi się wydaje, że ta dziesiątka jest bardziej gorzka niż te inne. Ale dobra, dzisiaj jest który? 13. No to jeszcze otworzymy do 13. Żeby już nie marnować tego kolejnych vlogmasów. Tylko teraz otworzymy i zrobimy od 10 do 13. Czyli została 11, 12 i 13. To może zrobię tak nie po kolei i wylosuję. A więc 11, 12 i 13. To może mama wylosuje, który mam otworzyć numerek. 1, 2 czy 3? 3. No, to się trafiła 13. No to najpierw otwieramy 13. 13, 13, 13. Ta nieszczęśliwa 13. Jest tutaj. Widzę. Teraz ją dopiero zauważyłam. Dobra, resztę to już sama znajdę. O, wiem, którą się otwiera na resztę stronę. Otwiera się tak. Wiecie. Z lewej na prawą. Tylko na... No... A nie, bo dobrze, jest na kamerze widać, okej. Czekaj, nie chcę, żeby to mi aż tyle czasu zajęło otwieranie jednego okienka, więc... O, jest, udało mi się i po tym kształcie, co to by było? To według mnie może być prezent, jakiś kształt prezent, który teraz zobaczymy. Tak, to jest prezent z kokardeczką, ale super. Ale tu folia wystaje. Jak to teraz otworzymy? Może zacznę tak nie po kolei. 12. 12 jest tutaj do góry. A, opiększeniem tego właśnie vlogmasu to oto. Będzie
że po prostu zagramy tą grę. I kamerowała mnie będzie mama i będę szukała. Ona będzie wybierała zestawy. O, i właśnie później jak to znajdę, to będę musiała też wybierać jakieś zestawy. Nie wiem, coś tam się wymyśli. O, to się skurczyło. Patrzcie. Nie wiem, co to jest. Może to być worek jakiś albo wód? Nie, jest znowu laseczka. Ta, co było, była w poprzednim okienku. Nawet mogę zapić. Mogło to być w czwartym. Albo w trzecim. W trzecim. Chyba w czwartym. Otworzę i zobaczę. Tak, dokładnie. Była w czwartym w blogmasku. Oto kształt. I teraz lecimy do vlogmasa. Muszę sprawdzić, czy ten się dalej nagrywa, sorry. Tak, nagrywa się. Lecimy do okienka z numerem, sobie przysiądę, do okienka z numerem 11. Tak. Tak, 11. I teraz właśnie odczepiła mi się folia, ale dobra jest. O, faktycznie się odczepiła folia. Co to może być? Może jakieś jajko z prezentem? Nie wiem. Twarz Mikołaja? Tak, twarz Mikołaja! Zgadłam w ostatniej sekundzie. Ona też już była. Gdzieś. Chyba w Siódemce. Tak. Nie. W Siódemce była twarz bałwana. A w Ósemce była twarz Mikołaja. Dobra. To jutro. Albo pojutrze. Otwieramy 17. I sobie już to wszystko dokładnie obmyśliłam z tą kawaliadą. No i tak, będę na Horse and Pony, no bo tam mam koszulkę, a za koszulkę na kawaliadzie z logo Horse and Pony macie jakiś rabacik, czy tam zniżkę, więc możecie też napisać w komentarzach. O, właśnie, napiszcie w komentarzach, co wy kupujecie, jeżeli ktoś będzie w Poznaniu. No i na pewno będzie mnie można spotkać w czwartek, tak mniej więcej gdzieś o 16 tam będę, bo muszę tam dotrzeć, droga trochę zajmuje, ale o 16 pewnie dojadę. I na powożenie chyba nie zdążę, bo to będzie za późno, ale zdążę na skoki przez przeszkody. Ale wiecie, to będzie moja pierwsza kawaliada. Ja się w ogóle nie znam na kawaliadzie. Nie wiem, gdzie pójść, gdzie jest jaki stadion. Wiecie, to będzie pierwsza moja kawaliada w życiu, więc też będzie mnie można spotkać na stoisku Horse and Pony. Na Silhouette będę, bo tam sobie coś będę chciała kupić. I na JD Attack tak szybko, szybciutko wejdę, żeby sprawdzić, jakie są tamten i czy w ogóle jest to, czego szukam. A co to się już dowiecie niedługo. Więc teraz robimy tą grę. Ja tu podejdę i zatrzymam i lecimy. Startujemy z poszukiwaniami. Tak, poszukiwanie trzeba zacząć i mam na sobie maskę, jak widzicie, tu nic nie widzę, więc nawet za bardzo nie wiem, gdzie jestem. I wiem, że tu są schody gdzieś, ale nie wiem, gdzie jeszcze. Tylko sobie zostawiam taką cieniutką ten, żebym mogła patrzeć, żebym się nie zabiła po prostu pod nogi, ale tak to widzę tylko gdzieś dotąd. Żebym po prostu ten, tylko swoje stopy widzę. Uwaga! I to jeszcze nie całe. Uwaga, no, stopie. To potwierdza, że nic nie widzę. Jest tu schowane, z tego co wiem, 5 rzeczy. Mama to schowała, kiedy ja nie patrzyłam. O, dobra, tu jest fotel. O, na fotelu nic nie ma. Chyba. Drzewko.
Możesz się tu zbliżyć. Tylko nie chcę zgubić ostrości. Szukaj, szukaj, szukaj. Ciepło, ciepło, ciepło. Zimniej, 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 zimniej. To jest kanapa. Zimno, zimno, zimno. Ale dobra, nie mów ciepło, zimno, tylko te... Ja muszę to poszukać i na to mam około 4 minuty. Coś jest? Co to może być? Bart, moja skokówka. Palce? Dobra. Cieplej, cieplej. Ja naprawdę nic nie widzę, tylko się spodziewam, bo tu mamy takie pufy, więc się spodziewam, że na nich coś będzie. Że na nich coś będzie leżało, więc już mam dwie rzeczy, a było pięć. Tak, tutaj tu. Teraz postawię to tu. Okay. Teraz wiem, że tu gdzieś jest kanapa. O, jest. A nie, tu nic nie będzie, tu nie. Nie, 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 tam nie wchodź. Dobra. Tam nie ma nic, zimno, zimno, zimno. Jeszcze raz przypomnij, ile mi zostało rzeczy jeszcze, jakie rzeczy. Masz kamizelkę i masz palcat. No to teraz cieplej, 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 cieplej. Tu jest ściana. No, zimniej, 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 zimniej. Nie mów ciepło, zimno. Czekaj, teraz spróbuję ten. O, coś było? Czaprak Aleksy. Tak? Trzecia rzecz znaleziona. W sumie mój jedyny czaprak, więc wiem, że to Aleksy. Ten fioletowy. Dobra. Co to może być? To jest koszula jakaś. A w czym jeździsz? W koszuli tej z meszkiem, z kowalieru, ale to nie jest meszek. To, czekaj, ci poznaj ten brokat. To jest czarna koszula z logo Horse and Pony, ta z brokatowym logo, tak? Bluza to jest. Bluza. No to jeszcze, ile mi tam zostało czasu, bo to miało być na 4 minuty? Jeszcze zostało, ale jedna rzecz jest do odnalezienia. Dobra, co to było? No teraz jeszcze bryczasy zostało. Tu jest jakaś szafka. I zimno, zimno. Uwaga, telewizor. Aha, dobra. No, o nie, 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 nie dotykamy. Jesteś włączony? To idź dalej. Cieplej, 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 cieplej. Zimno, zimno. Zimno, zimno, zimno. Jest ściana. Zimno, zimno, zimno. Uszy nie boli. Cieplej, cieplej. Zimno, zimno. Zimno, zimno, zimno. Cieplej, 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 ostrożnie, ostrożnie, cieplej, 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 cieplej. Tak. Dobra, mam. I ruszamy. Teraz byłam tam, żeby nie podglądać. I teraz tu jest uszykowana nagroda i mama ją schowa w kubki i ja będę musiała wylosować. Stopień. I zobaczymy, co wygrałam. Czekaj, gdzie? Bo uszy bolą, więc teraz mamy tylko 4 rzeczy, więc mniej niż w poprzedniej rundzie. I muszę znaleźć wszystkie rzeczy. Patrzcie, mam nawet na nosie, więc kompletnie nic nie widzę. Możecie mi zaufać. O, potwierdzenie. Tym razem rozumiem, że nie mówimy ciepło-zimno. Nie. To jest jakaś pufa. Ała. To jest jakaś pufa, ale ona jest pusta. Tu no. Też jest pusta pufa. Mam co? To jest uwiązol na talii. Taki uwiązoląża, bo ona jest... Ten uwiązol jest bardzo długi, więc na taką oprowadzankę jakby... Po prostu ktoś se chciał pójść z koniem na spacer, nie wiem, to bym mógł sobie to wziąć. A teraz szukamy dalszych 4 rzeczy, bo ja chcę mieć jak najkrótszy czas. Możemy dodać, że ten lążo uwiąza, uwiązoląża są w ulubionych kolorach możesz Maj. Możesz tu wejść. Czyli we fiolecie. Mam coś. O, to jest kantar. I ten sam kolor. Który pasuje do uwiązu, który mi Natalia zrobiła.
ta od gwiazdki. Więc super. I jeszcze czapan był, ale to może nie lubię. Tam okno. A tu ściana. Tak. Tu jest drzewko już. Postarajmy się, żeby po zabawie było nadal całe. To nie jest zabawa, to jest konkurs. No dobrze, konkurs. Idę, bo może tu... Szukaj. Ale nie mówię, już ciepło zimno. Szukaj. O, mi rękę. No, mam coś. Cóż to może takie reakcje, no mam coś, to rękawiczki, no, oczywiście. Obie. Są z Decathlonu, nie te letnie, czarne? Dokładnie. Dobra. Okej, trafiłam, mam nadzieję. I teraz co mi jeszcze zostało? Trzy rzeczy znalazłaś i brakuje czwartej, ale... Aha, czyli kasku. O, kask. Kask. Spodziewam się, że może być gdzieś ukryty pod stołem albo nie wiem gdzie, tak żeby to uklejenie było jakoś zatajone, ale tutaj nie ma go, w tej pierwszej, w drugiej też nie, tylko nie podpowiadaj, gdzie on jest butelny. Tu też go nie ma. Dobra, to skoro go tu nie ma, to znaczy, że musi być gdzieś indziej. Dobra, sprawdzimy krawędzi fotelu. Ale nie chowałaś go do pufa. Nie, jest na zewnątrz. Ale jak już mówisz o krawędziach, to weź tam ogarnij co nieco z krawędziami, tylko uważaj na palce. Nie, tu nie. Dobra. Ty już szukałaś. Dobra. Tu jest drzewo. Może pod spodem coś jest. Proszę pani, czas się pani kończy. Tak, teraz już jest końcowy moment, czyli nagroda, więc pod tymi trzema szklankami są włożone lizak, guma balonowa i coś jeszcze było, chyba jakiś cukierek. I teraz ja muszę wybrać którąś z tych szklanek i zobaczymy, co ja wygram. Więc teraz co ja wybieram, może ten, bo go potrąciłam, jest lizak, wygrałam lizaka. Więc super. A teraz jeszcze tylko sprawdzę, co było w tych pozostałych. O, to był cuks, czyli to były balonowe. Dobra, nieważne. To ja biorę tego cuksa. Pokaż się, panie cuksie. Cukiereczek. Miam. O, jaki śliczny, taki z truskawkami. Proszę go odłożyć, bo to nie pani tego nie wylosowała. Dobra, a balonóweczki proszę pokazać jeszcze, jakie były. Takie. Miam. Okej, no to kończymy już tą wspaniałą grę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i po prostu życzę wam miłego oglądania.